przyjrzyj się uważnie pierwszemu rysunkowi. Jeśli zobaczyłeś małpę chustającą się na gałęzi, niewykluczone, że jesteś bardzo kreatywny i pełen pomysłów. Masz świadomość, że każda decyzja, którą podejmiesz i krok, jaki postawisz, determinuje twój rozwój osobisty. Prawdopodobnie świetnie rozwiązujesz problemy, bez względu na ich wagę. Możesz jednak mieć problemy z panowaniem nad myślami i organizacją pomysłów. Poświęć nieco czasu na zaplanowanie każdego dnia, żeby życie cię nie przytłaczało. Uważaj, żeby nie izolować się od ludzi. Łatwo wpaść w pułapkę swoich myśli i stworzyć wokół siebie bańkę. Pamiętaj, że przyjaciele cię potrzebują. Jeśli jednak zobaczyłeś tygrysa, jesteś praktyczny i masz analityczny umysł. Generalnie jesteś bardziej wyrozumiały i empatyczny. Przechodzisz do wykonania zadania, jak tylko je otrzymasz, ale zbytnio skupiasz się na zrobieniu go po swojemu. Pozwól innym ci pomóc i posłuchaj, co mają do powiedzenia. Niewykluczone, że ich rady pomogą ci się rozwinąć. Zwykle boisz się zmian, ale cokolwiek się stanie, to osiągniesz sukces, bo się nie poddajesz. Spójrz teraz na ten rysunek. Jeśli jako pierwsze zobaczyłeś filary, wolisz pozostawać w swojej strefie komfortu, niż podejmować jakiekolwiek ryzyko. Najprawdopodobniej spędzasz wiele czasu marząc o osiąganiu swoich celów, zamiast przejść do aktywnego działania. Warto zmienić nastawienie i stopniowo realizować swoje plany. Pamiętaj, jesteś w stanie osiągnąć wszystko przy odpowiednim nastawieniu. Zobaczyłeś ludzi jako pierwszych? Bliżej ci do wolnego ducha. Jesteś uprzejmym człowiekiem, który rzadko się nudzi i często podejmuje spontaniczne decyzje. Dla ciebie życie jest jedną wielką przygodą. Jesteś bardzo ciekawski. Trudno jednak będzie ci się ustatkować, nawet gdy przyjdzie na to czas. Pamiętaj o tym. Popatrz przez chwilę na ten rysunek. Jeśli zobaczyłeś kaczkę, prawdopodobnie działasz pod wpływem emocji. Nierzadko zmieniają się one w huśtawkę emocjonalną, która z kolei bezpośrednio wpływa na twoje decyzje. Jeśli natomiast zobaczyłeś królika, starannie zastanawiasz się nad konsekwencjami swoich czynów. Jesteś bardzo logiczny, co pomaga określić wiek twojego umysłu. I nie oznacza to, jak bardzo jesteś mądry. Wiek umysłu to sposób, w jaki postrzegasz świat, jako dziecko lub jako dorosły. Spójrz przez chwilę na ten rysunek. Jeśli na początku zobaczyłeś starca, to znaczy, że masz dojrzałe spojrzenie na świat. Zwiedziłeś go w wystarczającym stopniu i doświadczyłeś zarówno najlepszych, jak i najgorszych chwil. Doświadczenia te sprawiły, że rozwinąłeś się jako człowiek oraz zyskałeś bezcenną wiedzę. Twardo stąpasz po ziemi, biorąc świat taki, jakim jest. Jesteś również spokojny i pokorny. Jeśli jednak zobaczyłeś młodą dziewczynę, prawdopodobnie jesteś dzieckiem w ciele dorosłego. Mimo ciężkich doświadczeń zdołałeś zachować swoją niewinność oraz ciekawość świata. Czerpiesz radość z najmniejszych rzeczy i w przeciwieństwie do większości ludzi zachowałeś swoje wewnętrzne dziecko. Spójrz teraz na ten obrazek. Jeśli widzisz twarz, starasz się unikać konfliktów. Inni postrzegają cię też jako przyjacielskiego, więc gratulacje. Jesteś bardzo intuicyjny, co pomaga ci na co dzień. Liczysz się również z uczuciami innych ludzi. Jeśli zobaczyłeś dwa ptaki, jesteś radosnym człowiekiem, który uwielbia poznawać nowych ludzi. Uważnie słuchasz porad, których udziela ci rodzina. Spójrz teraz na ten rysunek. Jeśli najpierw zobaczyłeś kobietę grającą na saksofonie, najprawdopodobniej jesteś ekstrawertykiem. Jesteś pewny siebie i uwielbiasz nawiązywać nowe znajomości. To czyni cię duszą towarzystwa. Uważaj jednak, żeby się nie wypalić. Pozwól sobie czasem odpocząć i zrelaksować się w odosobnieniu. Jeśli dostrzegłeś zarys twarzy, zapewne jesteś introwertykiem. Nie odnajdujesz się na imprezach czy w tłumach ludzi. Jedno i drugie przyprawia cię tylko to niepotrzebny stres. Znacznie bardziej wolisz otoczenie swoich czterech ścian, w których pewnie z przyjemnością spędziłeś minione lockdowny. Nie przepadasz za imprezowaniem, ale nie znaczy to, że nie lubisz zarywać nocy, oglądając ulubione seriale. Popatrz teraz na ten rysunek.
zobaczyłeś najpierw drzewo, to znaczy, że masz świetnie rozwinięte umiejętności organizacyjne i jesteś urodzonym przywódcą. Równie dobrze radzisz sobie z rozwiązywaniem problemów. Może to jednak oznaczać, że za bardzo polegasz na rozumie oraz logice. Tak twardo stąpając po ziemi, pozbawiasz się marzeń. W ten sposób możesz nie spełnić swoich ambitnych planów. Jeśli zobaczyłeś goryla, jesteś krytyczny nie tylko wobec siebie, ale również wobec innych. Trudno ci zaakceptować fakt, że otaczający cię ludzie nie rozwijają się w takim tempie co ty. Nie lubisz marnować czasu, w związku z czym zawsze znajdujesz sobie jakieś zajęcie, jednak ta pogoń za wiedzą powoduje, że jesteś inteligentny i oferujesz świeże pomysły, na które inni mogliby nie wpaść. Zobaczyłeś lwa? Jesteś wpływowym, ciężko pracującym i zdeterminowanym człowiekiem. Zawsze skupiony zawzięcie dążysz do celu. Czasem jednak pozwalasz wziąć górę swoim pierwotnym instynktom, co sprawia, że bywasz szalony i nieprzewidywalny. Wreszcie, jeśli zobaczyłeś rybę, lubisz żyć chwilą i masz pozytywne spojrzenie na życie, nie pozwalasz sobie na gorsze chwile i robisz wszystko, żeby temu zapobiec. Choć cenisz sobie innych ludzi, nie pozwól, żeby cię wykorzystywali. Spójrz przez chwilę na ten rysunek. Jeśli widzisz małą wioskę z chatkami, drzewami i ptakami, prawdopodobnie jesteś tradycjonalistą. Zdecydowanie bardziej wolisz ciszę i święty spokój prostego życia niż miejski szum. Generalnie jesteś bardziej tradycyjny. Jeśli natomiast zobaczyłeś słonia, jesteś przyjacielski, taktowny i troskliwy. Jesteś również lojalny wobec najbliższej rodziny i przyjaciół, czym zaskarbiłeś sobie ich szacunek. Ci z was, którzy zobaczyli to zwierzę, są prawdopodobnie dobrymi słuchaczami. Która piłka jest większa? Tak naprawdę są tej samej wielkości, ale jeśli ta z tyłu wydaje ci się większa, lubisz mieć kontrolę nad sytuacją i pomagać innym. Masz też świetne oko do szczegółów. Jeśli przednia wydaje ci się większa, nie przeszkadza ci przyjmowanie poleceń od innych. Raczej nie masz predyspozycji do bycia przywódcą. Popatrz na ten obrazek. Jeśli najpierw zobaczyłeś uśmiechniętą buźkę, to znaczy, że częściej używasz prawej półkuli mózgowej. Jesteś kreatywną i artystyczną duszą. Jeśli w oczy rzuciła ci się smutna buźka, częściej korzystasz z lewej półkuli. To znaczy, że jesteś bardziej analityczny. Długo się zastanawiasz przed podjęciem decyzji. Lubisz pracować z liczbami. Który kolor bardziej do ciebie przemawia? Jeśli żółty, jesteś radosnym człowiekiem, który uwielbia dzielić się swoją radością z innymi. Jesteś w centrum uwagi każdej imprezy i często dajesz wyraz swojemu szczęściu. Jesteś beztroskim typem, który jednak obawia się odrzucenia. Wybrałeś czerwony, uwielbiasz podróże i w mgnieniu oka podejmujesz świetne decyzje. Masz dominujący charakter i lubisz, gdy sprawy są załatwiane po twojemu. Możliwe też, że nie tolerujesz niezdyscyplinowanych ludzi oraz jesteś oschły w stosunku do innych. Niebieski oznacza, że jesteś osobą godną zaufania, na której inni mogą polegać. Jesteś perfekcjonistą badającym najmniejsze detale, co czasem cię przytłacza. Cechuje cię również lęk przed krytyką. Wreszcie, jeśli zielony to twój kolor, jesteś spokojny i dobrze sobie radzisz w stresujących sytuacjach. Niekiedy występujesz w nich w roli mediatora. Gdy sam odczuwasz stres, zwyczajnie go przesypiasz. Jesteś lojalny, ale nie lubisz zmian. Często odkładasz różne sprawy na później, przez co trudno ci dotrzymać terminów. Spójrz teraz na ten rysunek. Jeśli najpierw zobaczyłeś literę A, co jest naprawdę trudne, jesteś niesamowicie uważny i bacznie się wszystkiemu przyglądasz. Dostrzegasz to, co inni z łatwością przegapiają. Nie umknie ci nawet najmniejszy szczegół. Zdarza się, że niektórzy cię omijają przez twój cięty język. Zastanów się nad pohamowaniem swojej sarkastycznej natury. Jeśli na początku zauważyłeś mężczyznę z lornetką, jesteś całkowitym przeciwieństwem. Uważasz, że detale nie mają najmniejszego znaczenia i zamiast tego patrzysz na wszystko jako całość. Jesteś dobrym strategiem i świetnie planujesz wiele rzeczy zawczasu, co czyni cię spolegliwym przyjacielem i partnerem. Mimo to detale mogą być ważne. Omijając je, przegapiasz cenne okazje.
Jeśli zwróciłeś uwagę na samochód, to znaczy, że bardzo cenisz sobie wolność, a podróże są ci szczególnie bliskie. Uwielbiasz w jednej chwili spakować swoją walizkę i w krótkim czasie gdzieś pojechać. Inni jednak mogą cię postrzegać jako nierozważnego, ponieważ za bardzo lubisz spontaniczność. Motyle symbolizują zmianę. Wybierz tego, którego kolor i kształt podoba ci się najbardziej. Jeśli pierwszy przykuł twoją uwagę, jesteś wrażliwy i szczery. Okazujesz innym osobom, nawet nieznajomym, mnóstwo współczucia. Pomaganie innym masz w genach i zawsze spieszysz im na ratunek. Nie zaniedbuj jednak swoich własnych emocji i poproś o pomoc, jeśli jej potrzebujesz. Traktuj siebie z tym samym respektem i troską. Zasługujesz na to dzięki swojej uprzejmości i dobroci. Wybrałeś drugiego motyla? Musisz być spokojną osobą żyjącą w harmonii z samą sobą i resztą świata. Słowo, które najlepiej cię opisuje, to balans. Nie masz problemu z oddzielaniem życia zawodowego od prywatnego. Otaczający cię ludzie nigdy nie dostrzegają twoich problemów i bolączek, ponieważ wolisz ukryć swoje emocje i zdystansować się do momentu, aż znów poczujesz się wyciszony i szczęśliwy. Jeśli wybrałeś numer 3, jesteś kreatywną duszą. Dostrzegasz piękno w najmniejszych rzeczach. Cechujesz się logiką i lubisz wszystko analizować, nawet gdy nie musisz. Jesteś perfekcjonistą, który woli przegapić termin wykonania pracy, niż oddać coś, z czego nie jest w pełni zadowolony. Praca jest dla ciebie najważniejsza i nadgodziny nie są ci straszne. Jeśli najbardziej podoba ci się czwarty motyl, jesteś ambitny i zorganizowany. Stawiasz sobie cele, które osiągasz małymi krokami. Porażka jest twoją największą obawą, bo nie lubisz zawodzić siebie oraz innych. Ci, którzy nie znają cię dobrze, mogą cię odebrać jako aroganckiego i mającego obsesję na punkcie sukcesu. Jeśli wybrałeś motyla numer 5, kipisz wręcz energią oraz entuzjazmem. Zawsze patrzysz na jasną stronę życia i we wszystkim znajdujesz inspirację do niekończącej się zabawy. Najbardziej boisz się nudy. Chcesz spróbować wszystkiego i zwiedzić każdy zakątek świata. Dlatego bierzesz wiele zadań naraz i nie zawsze kończysz je na czas. Czy szósty motyl podbił twoje serce? Musisz cechować się logiką i mądrością. Inni proszą cię o poradę oraz uwagi. Analizujesz każdą sytuację i nie bierzesz niczyjej strony w konfliktach. Dbasz o swoje emocje i nie przejmujesz się niczym za bardzo. Czyste sumienie jest twoim sekretem na zachowywanie stoickiego spokoju. Idziemy dalej. Który obrazek przeraża cię najbardziej? Nie możesz znieść widoku niezapłaconych rachunków? Jesteś rozsądną i ciężko pracującą osobą. Lubisz żyć według zasad. Spróbuj zrobić coś szalonego przynajmniej raz w życiu. To może ci się spodobać. Jeśli nie przepadasz za byciem w centrum uwagi, niewykluczone, że masz jakieś tajemnice, które nie dają ci spokoju. Spróbuj opowiedzieć o nich komuś zaufanemu. Może to też być przejaw nieśmiałości. Pamiętaj, jesteś wart uwagi. Skręca cię na widok symbolu zerwania? Prawdopodobnie zbyt często miałeś złamane serce. Zainteresuj się nowym hobby, umów na wizytę u fryzjera, kup ciuchy, w których zwykle nie chodzisz i pokochaj siebie tak samo jak swoją drugą połówkę. To tylko wzmocni wasz związek. Czy najbardziej boisz się koszmarów? Wypróbuj medytacji przed snem. Zaakceptuj również fakt, że nie będziesz mieć wszystkiego pod kontrolą. To nic złego, jeśli czasem się pomylisz. Wąż symbolizuje wrogów. Jeśli wiesz, kim oni są, spróbuj zrobić pierwszy krok i rozwiąż konflikt pokojowo. Gdy to niemożliwe, spędź nieco czasu z twoimi najbliższymi. I pamiętaj, że nie wszyscy muszą cię lubić. Obawiasz się otwartych przestrzeni, czyli nieznanego? W takim przypadku jesteś osobą, która musi mieć wszystko zaplanowane i nie znosi niespodzianek. Czasem warto odpuścić i pozwolić sprawom potoczyć się swoim torem. Nierzadko mogą rozwinąć się lepiej, niż się spodziewamy. Wybierz obrazek nieba, który najbardziej odzwierciedla twój obecny nastrój. Jeśli są to chmury z przebijającym się słońcem, masz swoje wzloty i upadki, ale jesteś dość zrównoważony.
Trzymasz emocje na wodzy i wiesz, że po każdej chmurce przychodzi czas na dobrą pogodę. Ani jednej chmury na niebie. Jesteś szczęściarzem. Czerpiesz radość ze wszystkiego, co obecnie przynosi ci życie. Nie potrzebujesz powodu do uśmiechu i celebrujesz każdy dzień. Tak trzymaj. Wyładowania atmosferyczne. W twoim życiu musi teraz dziać się wiele ekscytujących rzeczy. Nowa praca, przeprowadzka do innego miasta, praca przy jak dotąd największym projekcie. Zaakceptuj to. Na pewno wiele się dzięki temu nauczysz. Wybrałeś malowniczy zachód słońca? Możesz być w refleksyjnej fazie swojego życia. Patrzysz w przeszłość z wdzięcznością i dozą smutku. Najlepsze jeszcze przed tobą. Romantycznie zaróżowione niebo mówi samo za siebie. Jesteś zakochany. Może to być inna osoba, twoja praca, hobby, a nawet ty sam. Pielęgnuj to uczucie. Jeśli to szare chmury zasłaniające słońce, trzymaj się. Czasami najlepszym wyjściem jest stawienie czoła swoim problemom. Pamiętaj, że proszenie o pomoc i wsparcie, kiedy tego potrzebujesz, nie jest oznaką słabości. Który obrazek inspiruje cię najbardziej? Przemawia do ciebie czyste płótno? Pewnie męczy cię codzienna rutyna i chcesz coś zmienić w swoim życiu. Zacznij od małych rzeczy. Nie pożałujesz. Jeśli wybrałeś puzzle, lubisz rozwiązywać problemy, których inni by się nie podjęli. Jesteś szczęśliwy, gdy się rozwijasz, uczysz czegoś nowego i przekraczasz swoje własne granice. Jeśli wybrałeś duży dom, jesteś rodzinną osobą. Nie przeprowadziłbyś się daleko od najbliższych za żadne skarby świata. Pomaganie innym daje ci największą radość. Gotów na teleportację do dżungli? Przygody masz w genach. Nuda jest dla ciebie synonimem katastrofy. Nie zmieniaj swojego trybu życia. Jednak bądź ostrożny i od czasu do czasu postaraj się być choć trochę praktyczny. Jeśli nie możesz się doczekać wejścia na szczyt swojej kariery, wiesz dokładnie, czego chcesz od życia i bierzesz to garściami. Masz jasno wytyczone cele, jesteś skupiony i ambitny. Nie ma w tym nic złego, tylko nie każ się za drobne porażki po drodze. Gdy najbardziej motywuje cię obrazek z butami, włóż je wreszcie na nogi i urządź sobie krótką przebieżkę. Odkładałeś to wystarczająco długo. Czas na renowację domu. Którym wzorem ozdobiłbyś ściany swojego salonu? Jeśli lubisz klasykę, najwidoczniej nie lubisz wyróżniać się w tłumie i skupiać na sobie uwagi. Bardzo często polegasz na opinii innych ludzi. Nie bój się wyrazić własnego zdania. Gdy wybrałeś tropikalny motyw, potrafisz rozkręcić każdą imprezę. Każdego dnia funkcjonujesz w trybie wakacyjnym, nawet gdy pracujesz. Dzięki temu życie jest ciekawsze. Jeśli wybrałeś proste i białe ściany, jesteś prawdopodobnie przytłoczony wszystkim, co się teraz dzieje. Spędź nieco czasu na świeżym powietrzu i zrelaksuj się. Fani czarno-białych wzorów mają analityczny umysł i oko do szczegółów. Jeśli to twój wybór, lubisz pracować z dużymi liczbami i planować. Nigdy nie podejmujesz spontanicznych decyzji. Jeśli wolisz pastelową paletę na swoich ścianach, jesteś kochającą i troskliwą osobą. Masz mnóstwo przyjaciół, których potrzeby zawsze stawiasz przed swoimi. Twój dom jest dla ciebie najważniejszy. Utrzymujesz go w czystości i kupujesz drobne bibeloty, żeby uczynić go jeszcze przytulniejszym. Jeśli natomiast wybrałeś jasny, abstrakcyjny wzór, jesteś typem zbuntowanego artysty. Nie boisz się wyrażać siebie. Jesteś chodzącym przykładem niezależności oraz własnego stylu, od koloru płaszcza począwszy na wyborze tapet skończywszy. W tym słowie brakuje jednej litery. Jakiej według ciebie? Jeśli uważasz, że brakuje litery S, wiele uwagi poświęcasz swemu wyglądowi oraz wrażeniu, jakie sprawiasz na innych. Nie przeszkadza ci kupowanie drogich rzeczy, żeby poczuć się lepiej. Jeśli postanowiłeś dodać literę W, jesteś osobą aktywną, uwielbiającą skok adrenaliny. Zawsze jesteś otwarty na przygody i ryzyko.
Szybko zapominasz o wszelkich problemach i idziesz przed siebie. Jeśli uważasz, że brakuje litery P, jesteś ciężko pracującą i raczej pokorną osobą. Świetnie odnajdujesz się w pracy zespołowej i nie widzisz problemu w tym, żeby ktoś inny zgarnął nagrodę za wasz wspólny wysiłek. Jeśli natomiast w słowie brakuje litery R, prawdopodobnie odczuwasz pewien dyskomfort. Niewykluczone, że nieświadomie kogoś skrzywdziłeś albo zrobiłeś coś, z czego nie jesteś dumny. Nigdy nie jest za późno, żeby przeprosić. Według badań kobiety spędzają 600 minut dziennie z telefonem w ręku, podczas gdy mężczyźni 459. Większość tego czasu pochłaniają sprawy związane z pracą, na przykład wysyłanie maili oraz przeglądanie mediów społecznościowych. Nie chodzi jednak tylko o same liczby. Sposób, w jaki użytkujemy telefon, ujawnia wiele na temat naszej osobowości. 1. Monitor. Uzależnienie od telefonu wywołuje rozkojarzenie oraz impulsywne zachowania w innych dziedzinach życia. Według badań osoby nazbyt przywiązane do swoich gadżetów często wykazują się nadpobudliwością. Jeżeli potrzebujesz spokoju i koncentracji, powstrzymaj się od nieustannego sięgania po telefon. Ustaw sobie określony limit i staraj się go nie przekraczać. Możesz pójść jeszcze dalej i pod koniec dnia nagradzać się za sumienne przestrzeganie ustawionych przez siebie zasad. Długa kąpiel, wystawna kolacja albo wieczorny spacer z partnerem. Wybierz nagrodę, która skutecznie Cię motywuje. 2. Asceta. Tak można określić osobę, która stosunkowo rzadko posługuje się swoim telefonem i korzysta z większości funkcji oferowanych przez nowoczesne aplikacje, jak choćby aparat, płatności zbliżeniowe czy internet. Jeżeli powyższy opis odnosi się do Ciebie, gratulacje! Z badań wyraźnie wynika, że osoby nieuzależnione od komórek są spokojne, rozluźnione i ogólnie rzecz biorąc bardziej zadowolone z życia, jak również cechują się wyższą samooceną. 3. Nurek. Czasami sięgasz po telefon tylko po to, żeby odpisać na jednego SMS-a, a kończy się na tym, że godzinami siedzisz w mediach społecznościowych i zapominasz o całym świecie. Jeżeli wstydzisz się przyznać, ile czasu spędzasz każdego dnia ze wzrokiem wbitym w ekran, najwyższy czas zacząć się kontrolować. Udowodniono, iż ograniczenie długości i częstotliwości korzystania z telefonu zwiększa produktywność oraz optymizm. 4. Nocny Marek. Ludzie zasypiający z telefonem w dłoni mają niską jakość snu, dlatego często wstają lewą nogą. Ekran komórki emituje niebieskie światło, które hamuje produkcję melatoniny, hormonu snu. Korzystanie z telefonu do późnych godzin sprawia, że trudno Ci zasnąć. Następnego dnia budzisz się zmęczony i w złym nastroju. Powstrzymywanie się od wieczornych sesji smartfonowych wymaga opanowania i odpowiedzialności, ale na dłuższą metę znacząco poprawia samopoczucie. Specjaliści zalecają, by unikać wpatrywania się w jasny ekran na 2-3 godziny przed pójściem spać. 5. Ładowacz. Takie zachowanie dowodzi dyscypliny oraz zdolności przywódczych. Dla sumiennej osoby niski poziom baterii jest nie do zaakceptowania. A zatem, jeśli zawsze pilnujesz, aby Twój telefon był odpowiednio naładowany, możesz do swojego CV bez wahania dodać rzetelność. Kto wie, może to wpłynie na wybór Twojej kariery. 6. Wydzwaniacz. Ile rozmów telefonicznych przeprowadzasz dziennie? Ekstrawertycy częściej dzwonią i SMS-ują spontanicznie, nie tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. Jeżeli jesteś z natury towarzyski, nowoczesne technologie komunikacyjne są dla Ciebie zbawienne. Pozwalają Ci pozostawać w stałym kontakcie z przyjaciółmi na całym świecie. Tylko nie zapominaj spać, jeść i od czasu do czasu przytulić się do kogoś w realu. 7. Nieodbieracz. Jak można się domyślić, introwertycy dzwonią dużo rzadziej. Przyczyną jest po części nieśmiałość i niewielki krąg znajomych, ale także tendencja do skupiania się na określonym zadaniu. Ponadto w ostatnich latach pojawił się nowy rodzaj przypadłości – strach przed rozmową telefoniczną. Osoby cierpiące na telenofobię z trudem zmuszają się do odbierania połączeń. Jeśli zauważyłeś tego typu objaw u siebie lub znajomych, wiedzcie, że nie jesteście sami. Ostatnie badania przeprowadzone wśród brytyjskich urzędników wykazały, że aż 76% milenialsów i 40% pokolenia baby boomers odczuwa lęk na sygnał telefonu. Całe szczęście, że istnieją jeszcze inne formy komunikacji. 8. Całodobowiec.
Istnieje też przeciwne schorzenie związane z brakiem dostępu do działającego telefonu komórkowego. Nomofobia jest ponoć całkiem powszechna. Badanie wykazało, że ponad połowa użytkowników w Wielkiej Brytanii odczuwa dyskomfort psychiczny lub zaburzenia lękowe, gdy zgubi telefon, wyczerpie im się bateria lub gdy nie mają zasięgu. Jeżeli wystarczy przełączenie komórki na tryb samolotowy, abyś zaczął panikować, przypomnij sobie, że raptem 100 lat temu ludzie jakoś sobie radzili bez tego rodzaju gadżetów. 9. Psuj. Każdy zna przynajmniej jedną niezdarę, która bezustannie psuje albo gubi swój telefon. Tacy ludzie są z reguły bardziej impulsywni, energiczni oraz zdolni do wykonywania kilku zadań naraz. Przeciętny Amerykanin 4 razy na tydzień upuszcza telefon na podłogę, a ponad 1/3 badanych przyznała, że przytrafia im się to jeszcze częściej. Telefony ulegają uszkodzeniu przeważnie w mieszkaniu, podczas gotowania, oglądania telewizji albo w łazience. Aby obniżyć ryzyko zniszczenia telefonu, trzymaj urządzenie w obu dłoniach, zwłaszcza w trakcie robienia zdjęć oraz pisania SMS-ów. Warto też zainwestować w porządny ekran ochronny, etui oraz uchwyt. A gdy akurat nie używasz telefonu, przechowuj go w bezpiecznym miejscu. 10. Monogamista. Są też i tacy, dla których wymiana kochanego urządzenia jest absolutnie nie do pomyślenia. Jakie są 3 główne powody kupna nowego telefonu? To proste. Zepsucie starego, zużyta bateria albo zwyczajnie chęć posiadania nowego modelu. Żadna z tych przyczyn nie odnosi się do monogamisty. W jego rękach telefon staje się niezniszczalnym totemem, który towarzyszy mu przez całe lata albo wręcz dekady. Takim osobom trudno wyjść ze strefy komfortu i przyzwyczaić się do czegoś nowego. Obserwują świat z zewnątrz i znajdują radość w codziennych drobnostkach. 11. Dzwonko hipster. Domyślny dzwonek? Gdzieżby tam, takie rzeczy są dla plebsu. Dzwonko hipster do każdego kontaktu i do każdej funkcji urządzenia ma przypisany oddzielny dźwięk, zwykle jakiś mało znany kawałek muzyczny. Jeszcze 15 lat temu niestandardowe dzwonki trzeba było kupować od usługodawcy, ale w dzisiejszych czasach można wybierać z tysięcy darmowych opcji albo wręcz samemu stworzyć idealny sygnał. Możliwości są nieograniczone. Przyjaciele zapewnie doceniają Twoją dźwiękową inwencję, ale dla innych może się to okazać irytujące. Tak czy inaczej, tego rodzaju personalizacje świadczą o silnej osobowości, która nie podąża za trendami, a tworzy własne. 12. Głośnik. Czyli ktoś, kto podczas rozmowy telefonicznej dosłownie krzyczy, w najmniejszym stopniu nie przejmując się, że może to przeszkadzać innym. Taki człowiek powinien przejechać się japońskim metrem. W Japonii rozmawianie przez komórkę w komunikacji publicznej jest oznaką wyjątkowo złego wychowania. Co prawda nie grozi za to kara finansowa, ale można otrzymać ostrzeżenie plus masową dezaprobatę współpasażerów. 13. Modnić. Czy Twój telefon wygląda jak barwna, wystrojona choinka, czy jak nudny kawałek plastiku? Nadawanie gadżetowi osobistego charakteru, dodając dekoracyjne akcesoria, czy też choćby zmieniając tapetę, jest znamienne dla ludzi kreatywnych, wrażliwych na piękno i lubiących otaczać się przedmiotami w najlepszym stylu. Musi być to całkiem liczny odsetek użytkowników, skoro rynek ozdób telefonicznych szacowany jest obecnie na wiele miliardów dolarów. 14. Zapychacz. Chronicznie zapchana pamięć telefonu sygnalizuje, że jesteś osobą otwartą i spontaniczną, która nie zastanawia się, co przyniesie przyszłość. Z zasady unikasz rutyny, a nudne zadania zostawiasz na ostatnią chwilę. Może to być również oznaką kreatywności, więc powinieneś poświęcić nieco uwagi rozwijaniu talentów w tym kierunku. Możesz mieć tylko nadzieję, że wkrótce powstanie telefon, na którym zmieści się całe Twoje życie. Z drugiej strony, regularne czyszczenie miejsca na smartfonowym dysku może być oznaką talentu w podejmowaniu strategicznych decyzji oraz dobrego planowania, co warto wziąć pod uwagę przy wyborze kariery. 15. Nieposiadacz. Jak to? Można tak żyć? Tak jest. Miliard ludzi na całym świecie wciąż nie posiada telefonu komórkowego, natomiast 1/3 ludzkości nie ma dostępu do internetu. Z urządzeń mobilnych korzysta ponad 5 miliardów ludzi, czyli 66% populacji, ale tylko 35% posiada smartfon. A zatem, mój smartfonowy przyjacielu, póki co jesteśmy jeszcze mniejszością, ale czy szczęśliwą, to się dopiero okaże.